Ten piękny, słoneczny, ale jednak wieczny dzień witamy Państwa na plantacji Zuskawek. Na plantacji Zuskawek, gdzie prowadzimy nasz projekt AgriDemo, gdzie będziemy pokazywali nasze rozwiązania. To, o czym dzisiaj, to małe resume z już podjętych działań, ale też zwrócenie uwagi na to, co powinniśmy robić w tym momencie, by uzyskać jak najlepszy plon po tak ciężkiej wiośnie i tym, co nie wiadomo, co nas czeka. Michał Malicki, AgriPolska, Zuskawka na dziś. Tak jak wspomniałem na wstępie, na tej plantacji prowadziliśmy już pewne działania w ramach tutaj wdrażania naszych dobrych rozwiązań. Wyglądają moim zdaniem dość nieźle, mimo tego, że mieliśmy tutaj przymrozki i różnego rodzaju inne nieprzyjemności. Gleba jest dość ciężka, jak chodzi o uprawę truskawek. Mieliśmy też miejsca, gdzie przez chwilę na wiosnę stała woda. Z racji tego, żeby te rośliny delikatnie stymulować do wzrostu, od samego początku było tu prowadzone nawożenie dolistne. Zostały podane produkty aminokwasowe, został podany nawóz folik aminowigor, żeby od samego początku troszeczkę pobudzić te rośliny po chłodnej wiośnie. Został podany folik cynkowo-borowy jako źródło cynku i boru na potrzebnego, tak bardzo potrzebnego na kwitnienie. Również folik fosforowo-potasowy w tym okresie wcześniejszego ochłodzenia był tym produktem, którym staraliśmy się podnieść kondycję liści, poprawić tą barwę, gdzie mieliśmy właśnie niedobory fosforu i potasu. Przez fertygację podawaliśmy produkt MaxiFos oparty o fosforyny. Ta forma fosforu właśnie w postaci fosforynów jest nie tyle odżywcza, ale wpływa na kondycję rośliny, pobudza rozwój systemu korzeniowego i właśnie w takich stresowych warunkach, które mieliśmy do tej pory, myślę, że dobrze się sprawdziła, bo jak widać, plantacja jest dość wyrównana. Są oczywiście gdzieś pojedyncze krzewy, które wypadają, ale ogólnie moim zdaniem nie jest źle. Patrząc na to, co mamy w tym momencie, kondycja liści jest idealna. Może gdzieś są delikatne niedobory azotu, magnezu, ale nie chcieliśmy zbyt mocno stymulować tych roślin do wzrostu wegetatywnego, tak żeby kwiatostany były na wierzchu, żeby później było łatwiej ochronić to wszystko przed chorobami. W tym momencie, no i powiedzmy, jesteśmy wciąż na początku kwitnienia, to jest właśnie moment, kiedy zaczniemy intensywniejsze nawożenie, zarówno dolistne, jak i doglebowe. Jeżeli mówimy o nawożeniu doglebowym, tutaj w tym momencie podawane są pożywki o składzie zrównoważonym, przemiennie, z saletą wapniową, może w niewielkich ilościach, ale ta saleta wapniowa jest podawana, żeby dostarczyć odpowiednią ilość odżywczego wapnia. Dolistnie rozpoczynamy program nawożenia budującego jakość owoców. Zaczynamy od produktu, który ma w sobie wapń i aminokwasy, czyli folik amikal. Łączymy go oczywiście z ochroną fungicydową. Później będziemy stosowali mobikal, czyli krzem plus wapń, a już na koniec kwitnienia będziemy również kierowali się ku stosowaniu produktów czysto krzemowych, takich jak Topsi. Jeżeli mówimy tutaj typowo o ochronie, no to oczywiście całą wiosnę szukaliśmy tutaj przędziorków. Został wykonany jeden zabieg zwalczający przędziorka, ale przy dość chłodnej aurze tego przędziorka wciąż powinniśmy szukać i ewentualnie po kwitnieniu wykonać kolejne zwalczanie, żeby tak wbić się w ten okres między kwitnieniem a zbiorami. A to, co jest w tym momencie najważniejsze, to zadbanie o szarą pleśń, antraknozę i mączniaka, dlatego tak jak w przypadku innych roślin jagodowych, te dobre rozwiązania, jak Switch, Signum, Luna Sensation, tutaj na pewno antraknoza, uzupełnione o chociażby Alcedo czy też Zato jako produkty zwalczające typowo mączniaka, bo do tej pory, no nie mieliśmy, jeżeli mówimy o mączniaku, pogoda nie sprzyjała, było dość chłodno i wilgotno, no w końcu się kiedyś się ociepli, no mamy w tym momencie słońce, także ta pogoda do infekcji mączniaka jest sprzyjająca, musimy więc rośliny zabezpieczać. A jeżeli chodzi o szarą pleśń, to wszyscy wiedzą, że to jest choroba podstępna i przy takich wilgotnych warunkach na pewno nam się pojawi na plantacjach. Gdzieniegdzie, gdzieś już ją widać właśnie na plantacjach słabiej chronionych, tam gdzie nie mamy uprawy na zagonach, tylko w gruncie, gdzie ta wilgoć się utrzymuje dużo dłużej. Tamtą szarą pleśń możemy już zauważać. Ja bym zachęcał właśnie w tym momencie, w okresie kwitnienia, do naprawdę intensywnej ochrony. Jeżeli możemy wykonywać te zabiegi, to wykonujemy je możliwie jak najczęściej na zakładkę, używając czy to produktów tych, których wspomniałem, wieloskładnikowych, uzupełniając je o produkty jednoskładnikowe, takie jak Mytos czy Geoxe, tak żeby ta ochrona była ciągła, bo pamiętajmy, że każdego dnia rozwijają się nowe kwiaty. Wracając jeszcze na chwilę do szkodników, w ostatnich dniach zauważyłem pierwsze pojawiające się uszkodzenia
po obecności kwieciaków, także Mospilan czy też Pretroid z deltametryną w najbliższych wieczorach będzie dobrym rozwiązaniem. Pamiętajmy, że kwieciaki zwalczamy zawsze wieczorem, bo wtedy one są najaktywniejsze, a ideałem by było, żebyśmy zrobili ten zabieg w momencie, kiedy spodziewamy się ciepłej nocy, no bo jeżeli noc będzie ciepła, to automatycznie ta aktywność szkodników będzie dużo większa. Na dzisiaj to tyle. Myślę, że po tych pierwszych zabiegach właśnie takich budujących jakość owoców spotkamy się z Państwem na tej plantacji niebawem, kiedy już będą tutaj pierwsze zielone owoce, a pamiętajmy, że truskawka już jest zbierana w tunelach i możemy jej szukać i możemy patrzeć na to, jak ona się rozwija w tych właśnie okrywach, a to, co się dzieje właśnie w tunelach, na pewno będzie nam rzutowało, by dawało obraz tego, z jakimi problemami możemy się spotykać później na plantacjach. Dziękuję bardzo i widzimy się niebawem.